Biedroń, wystąpiłem z inicjatywą rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającej wyrok TK w sprawie aborcji. Robert Biedroń, wystąpiłem z inicjatywą rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającej wyrok TK w sprawie aborcji. Wystąpiłem z inicjatywą rezolucji Parlamentu Europejskiego potępiającej wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, poinformował europoseł Wiosny Robert Biedroń. Dodał, że taką inicjatywę Parlamentu Europejskiego mógłby podjąć na początku listopada. Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek 22 października, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę, podkreślił TK w uzasadnieniu. W Polsce nastąpił regres, jeżeli chodzi o prawa kobiet. Europoseł Robert Biedroń poinformował w piątek o wystąpieniu z inicjatywą rezolucji w Parlamentu Europejskiego po tym wyroku. Parlament Europejski ma takie narzędzie, jest to najbardziej radykalne, najdalej idące narzędzie, które ja zaproponowałem, żeby przyjąć w sprawie ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego o ograniczającej de facto prawa człowieka, powiedział. W jego ocenie, w Polsce nastąpił regres, jeżeli chodzi o prawa nabyte kobiet. Dzisiaj standardem praw człowieka jest w większości krajów Unii Europejskiej korzystanie z możliwości przerywania ciąży do określonego czasu, w zależności od państwa. W Polsce nastąpił regres w tej sprawie, w związku z tym potrzebna jest rezolucja, oczekiwana pewnie też przez polskie społeczeństwo, patrząc na to, jak masowe są protesty przeciwko tej decyzji tzw. Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim, w której jestem wiceprzewodniczącym, zaproponuję podjęcie inicjatywy w tej sprawie. Komisja ma możliwość zainicjowania tej procedury i po pierwszych rozmowach widzę, że jest zgoda większości grup politycznych w tej sprawie, powiedział Biedroń. Prawdopodobnie na najbliższej sesji na początku listopada sprawie Polski i tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego zostanie przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego, dodał. Wyrok TK w sprawie aborcji. TK badał wniosek grupy posłów PiS, PSL, Kukiz 15 oraz Konfederacji, złożony rok temu. We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący te regulacje. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Obowiązująca od 1993 rok. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji w trzech przypadkach. Jednym z nich był właśnie duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pozostałe to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.